witamy w studio osobiście, proszę Państwa, Zbigniewa Gryglasa, wiceministra aktywów państwowych, członka partii Republikanie. No chciałoby się powiedzieć, Republikanie do Republiki. Właśnie, witam serdecznie Państwa, jest mi niezmiernie miło być ponownie gościem w Telewizji Republika. To co prawda nie jest mój debiut, bo już raz byłem na żywo u Państwa po trzeciej fali pandemii. Mam nadzieję, że będziemy mogli wrócić do normalnej pracy. Wyobrażam sobie, że dla Państwa, dla dziennikarzy, ale także dla widzów telewizja była dużo uboższa, pozbawiona tej interakcji, tych rozmów bezpośrednich. Ma Pan nam szansę teraz udowodnić, że z Panem na żywo jest lepiej niż z Panem na Skype'ie. Dobra, to przejdźmy do tematów politycznych, tych, które się dzieją teraz. Słyszał Pan na pewno, że wczoraj sąd nie chciał wysłuchać Tomasza Sakiewicza jako oskarżonego. Po prostu uznał, że to jest nieciekawe, wystarczy wypowiedź jego adwokata. To jest jakiś nowy standard w polskim sądownictwie? No, mam nadzieję, że nie, panie redaktorze, bo to rzeczywiście zdumiewające, że sąd nie wysłuchał stron, nie wysłuchał oskarżonego. To takie podstawowe prawo procesowe, więc no, jestem zdumiony tą sytuacją. Nie śledziłem tak szczegółowo całego procesu, ale no, ten fakt wystarczy, by stwierdzić, że nadal polskie sądownictwo jest drążone jakąś taką poważną chorobą i to, że wymaga zmian, wszyscy widzimy. Przede wszystkim ta opieszałość, która powoduje, że jakiekolwiek wyroki zapadną, one będą już często bez znaczenia dla zwłaszcza przedsiębiorców, bo w biznesie te reguły, ten czas ma olbrzymie znaczenie. No, przede wszystkim chodzi też o, to się wpisuje w kontekst naprawy polskiego sądownictwa, gdzie sądownictwo gryzie i wierzga, żeby przypadkiem do żadnej naprawy nie doszło. Nie można na przykład krytykować sędziów, poszło tutaj o okładkę. Kolejny taki proces szykuje się, bo zapowiada go sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Instytutu Sprawiedliwości Unii Europejskiej Marek Safian. Tak, tak. No, Trybunał zasłynął w ostatnim okresie takimi no, bardzo kontrowersyjnymi decyzjami z mojego obszaru gospodarczego, z działania Ministerstwa Aktywów Państwowych. No, tą najbardziej bulwersującą decyzją była kwestia Turowa. No, taką decyzję mógł podjąć sędzia, który no, kompletnie nie zna realiów gospodarczych, bo nie można mówić o zamknięciu kopalni, nie można mówić o zamknięciu powiązanej z kopalnią elektrowni tak w ciągu kilku bodaj dni. To jest żywy organizm. Organizm, którego nie da się po prostu wyłączyć i włączyć po paru miesiącach czy po paru latach. Ja więc słyszałem, panie ministrze, że to właśnie pan sędzia Marek Safian jakby zawiaduje tym atakiem na Polskę pod pozorem, pod pretekstem praworządności, że te nitki gdzieś tam się w jego ręku skupiają. Przyznam się, że jest to plotka, ale pojawia się przynajmniej od 2016 roku. Ja nie chcę wierzyć w takie sytuacje. Wierzę, że w każdym obudzi się kiedyś jakiś polski element, choćby niewielki. No i trzeba zaapelować, przypominać, że gdziekolwiek jesteśmy, winniśmy działać na rzecz interesów kraju. To powinno nas łączyć. To jest taki element, który w życiu politycznym rzeczywiście naszym, polskim, jest bardzo odosobniony, ale w innych krajach to jest norma. Politycy różnych partii, od lewa do prawa, wspierają interesy kraju, wspierają interesy reprezentowane przez rząd. Norma jest taka, że możemy się dowolnie kłócić wewnątrz kraju,
wyzywać się od najgorszych, szkodzić sobie jak trzeba. Natomiast kiedy kwestie są, dotyczą interesów naszego kraju, interesów naszych podatników, no, interesów naszych wyborców, no umówmy się, w okręgu, w którym jest kopalnia Turów, wygrywała zawsze Platforma Obywatelska. No i co, oni swoim własnym wyborcom szykują to, że nie będą mieli gdzie pracować i nie będą mieli prądu z gniazdka albo będą mieli prąd niemiecki? Panie redaktorze, to takie najsmutniejsze bodaj moje doświadczenie z okresu pełnienia funkcji w polskim parlamencie, bo byłem świadkiem bardzo wielu sytuacji, w której ten interes polityczny, ta droga po władzę przysłaniała wszystkie inne kwestie, w tym te najważniejsze dotyczące tak fundamentalnych interesów Rzeczypospolitej, jak bezpieczeństwo państwa czy polityka zagraniczna. To są takie kwestie, które, jak powiedziałem, w innych krajach nie budzą żadnych wątpliwości. Mieliśmy zresztą często w parlamencie gości z zagranicy i oni, niezależnie od reprezentowanych formacji politycznych, zawsze reprezentowali interes francuski, brytyjski, niemiecki czy inny. No, w interesie polskim jest to, by prawo na przykład medialne było takie samo jak w innych krajach. Wiemy, że Niemcy bardzo bronią swój rynek medialny. Wiemy, że Francja również domaga się, by podmioty, które działają na rynku medialnym, tworzą komercyjne telewizje, by stacje radiowe, portale internetowe, cokolwiek, były elementem francuskiej gospodarki. Nie dalej jak w lutym mieliśmy taką batalię w Australii, gdzie australijskie media domagały się, by udziałów z informacji publikowanych na głównych portalach amerykańskich, Facebook, tam Twitter i tak dalej, i tak dalej. I Facebook przegrał z Australią i z Rupertem Murdochem. No i polskie TVN, oczywiście idziemy w tą stronę, którego właścicielem w Europie jest spółka zarejestrowana na lotnisku w Schiphol, która nikogo nie zatrudnia, jest tylko takim wehikułem finansowym po to, by Disney udawał, że ma jakąś kapitałową obecność w Europie. No właśnie, panie redaktorze, wspomniał pan taki najbardziej klasyczny, daleko idący model dekoncentracji. Mówię tutaj o Francji, ale rzeczywiście podobna sytuacja jest także w innych krajach europejskich i tam nikt nie kwestionuje tych rozwiązań. Przypomnę, w modelu francuskim jedna osoba, czy to fizyczna, czy prawna, nie może posiadać więcej niż 49% kapitału w spółce kontrolującej media o zasięgu ogólnokrajowym. No więc te nasze rozwiązania dzisiaj procedowane w Sejmie idą znacznie w krótszym kierunku, tak można powiedzieć, bo dotyczą tylko naszego europejskiego obszaru gospodarczego, no ale Francji nikt nie stawia pod pręgierzem, nikt nie zarzuca Francuzom jakieś działanie godności dziennikarskiej, zabraniania dostępu do wolnych mediów Francuzom. Tak, no przypomnę, że jeśli chodzi o kapitał zagraniczny, to te obostrzenia we Francji są jeszcze bardziej istotne, bo tam obowiązuje zasada da pułapu 20% kapitału, którą może kontrolować osoba pochodząca z zagranicy i to dotyczy także europejskich spółek czy podmiotów, które działają na rynku francuskim, więc ten protekcjonizm francuski jest bardzo daleko posunięty, ale jakoś nie dostrzega go ani Komisja Europejska, ani Trybunał Sprawiedliwości, czy inne organy europejskie. Pierwsze czytanie w komisji sejmowej jest za nami, ale równocześnie jest kanonada ze strony zagranicznych ośrodków, mocno przypominana przez właśnie te media, o które chodzi tutaj, TVN między innymi. Słyszy pan opinie ze strony amerykańskiej ambasady, amerykańskiego Departamentu Stanu. Podobno takie rzeczy przychodzą. Czy to do pana dociera?
Oczywiście tak. Oczywiście słyszymy te głosy, te informacje. No cóż, Polska jest suwerennym krajem i będziemy podejmować te decyzje suwerennie. To jest przedmiot regulacji krajowych. Nie obowiązują tu nas żadne ograniczenia. Jak powiedziałem, te nasze rozwiązania nie idą tak daleko, jak obowiązujące dzisiaj w Niemczech, Francji czy innych krajach europejskich, więc no, nie powinniśmy tutaj absolutnie poddawać się tego typu naciskom. Słyszy w repertuarze szantażu takiego moralnego jest to, że chociażby Polska przestanie być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Amerykanie zabiorą swoje czołgi, jak my będziemy tutaj krzywdzić jedynych obiektywnych dziennikarzy z TVN. Panie redaktorze, Amerykanie nie zabiorą swoich czołgów. To jest kwestia interesów i zapewniam, że no, w odróżnieniu właśnie od tej percepcji polskich polityków, percepcji spraw międzynarodowych, no, to wygląda trochę inaczej w Stanach Zjednoczonych. Przed pandemią byłem dwukrotnie w Waszyngtonie, spotykałem się z kongresmenami zarówno Partii Republikańskiej, jak i demokratycznej, kwestia bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa europejskiego, no absolutnie nie dzieli tutaj polityków amerykańskich, więc no, tego typu sprawy jak regulacje dotyczące mediów nie zmienią tych zasadniczych fundamentów polityki amerykańskiej i co do tego nie mam wątpliwości. Jak jesteśmy przy polityce zbrojeniowej, no to generał Mieczysław Gocuł, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 2013-2017, krytykuje zakup czołgów, mówi, że one dużo palą, że mają system calowy, że są za ciężkie na polskie warunki. No i w ogóle ten cały proces jest bardziej procesem politycznym niż obronnym. Ponieważ jest to opublikowane na łamach Gazety Wyborczej, to muszę pana poprosić o komentarz. Panie redaktorze, szanowni państwo, no nie jesteśmy dzisiaj w 100% bezpieczni. To jest truizm, ale zagrożenie suwerenności, zagrożenie bezpieczeństwa państwa jest tym fundamentem, bo wszystkie generał inne tematy... Były generał Wojska Polskiego, stojący na czele tej struktury, krytykuje wzmacnianie polskiej armii. No to tutaj czytamy. No niestety mamy do czynienia z takimi głosami. Możemy dyskutować na temat określonych rozwiązań, wyboru sprzętu, natomiast kwestia bezpieczeństwa państwa, kwestia naszej suwerenności, obronności, to jest sprawa, która, jak powiedziałem, należy do tych fundamentalnych, w których powinniśmy się zgadzać, a z całą pewnością ten zakup służy wzmocnieniu naszych zdolności obronnych i to jest działanie w tym kierunku. No ja wierzę, że także rozpoczniemy takie zdecydowane działania, które zmierzają do produkcji w kraju w większym stopniu uzbrojenia, bo to tak naprawdę w taki istotny sposób długofalowy wzmacnia nasze bezpieczeństwo, ale takie programy są realizowane i planowane. Kilka dni temu, fregaty, które mają być zbudowane, każda o sile batalionu wojsk rakietowych, więc będzie to bardzo poważny element obronny na Bałtyku. My przejdźmy, tak, zdanie komentarza. Rzeczywiście to bardzo ważny kontrakt, bardzo ważna decyzja ministra obrony narodowej. Ja się bardzo cieszę, że polskie stocznie, że polscy inżynierowie, polscy robotnicy będą konstruowali te statki i że staniemy się producentem tego sprzętu, który potrzebuje polska armia, ale w przyszłości także będziemy mieli te zdolności eksportowe. I tak na przykładzie tych statków do zwalczania min okazało się, że Polacy mogą wybudować coś, zrobić coś, czego wcześniej mówiono, że nie mamy technologii. No więc liczmy na to, że będzie również dobrze w przypadku tych o wiele bardziej skomplikowanych, większych i droższych pojazdów typu fregata. Musimy przejść jeszcze do Nord Streamu 2, bo to jest tutaj duży
związek. Oczywiście Rosjanie, budując Nord Stream 2, będą domagali się kontroli nad tym szlakiem morskim, który nad tą rurą przebiega, i będą tu pływać rosyjskie okręty, które będą uważane, że są w prawie, tak, że one bronią własnej rosyjskiej infrastruktury. W związku z tym nasze zagrożenie od strony morskiej wzrasta. Panie doktorze, jeśli chodzi o Nord Stream 2, jest tu kilka, co najmniej kilka elementów takich bardzo istotnych. Ten główny to taki geopolityczny, który stwarza zagrożenie dla krajów naszego regionu, zwłaszcza Ukrainy, bo Ukraina może zostać pozbawiona tej roli kraju tranzytowego. Krótko mówiąc, Ukraina zostanie pominięta w tym procesie. No, po to jest ten proces, żeby Ukraina straciła punkt czy możliwość wpływu na Rosję, tak, pod względem blokowania ich transportu ropy czy gazu do Rosji, jak i magazynowania rosyjskiego gazu i potem sprzedawania, kiedy w Europie będzie zima i będzie zapotrzebowanie. Bo przypomnijmy, że na Ukrainie jest ogromna infrastruktura gazowa, właśnie połączona na przykład z tymi gigantycznymi magazynami gazu ziemnego. Dokładnie tak. My jako kraj, całe szczęście, znajdujemy się w znacznie lepszej sytuacji, bo kilka lat temu wybudowaliśmy nasz terminal do importu gazu. I mamy tą możliwość dywersyfikacji. Za kilka lat, za 2-3 lata, mam nadzieję, zakończymy budowę gazociągu ze złóż norweskich, więc będziemy już zupełnie niezależni od dostaw gazu rosyjskiego. Czy to bezpieczeństwo, czy tą naszą niezależność możemy ekspandować na rejon niejako pozbawiony gazu, czy który będzie pod większym szantażem rosyjskim? No bo jeżeli ten gaz płynął do Niemiec, to Rosjanie nie mogli zakręcić kurka. Teraz będą ten kurek zakręcać. Zresztą już zakręcają, czym się nie mówi. Profesor Alan Riley, w którym rozmawiałem w anglojęzycznym programie w Poland Daily Business, wspominał, że Rosjanie już teraz jakby wyczerpują magazyny gazu w Europie Zachodniej po to, by kiedy przyjdą chłody, wzrośnie zapotrzebowanie, powiedzieć: no to musimy to puścić Nord Streamem 2 i macie w tej chwileczce ten Nord Stream 2 udrożnić. Z chwilą oddania tego gazociągu te możliwości eksportu rosyjskiego gazu się zwiększą, przypomnę, ponad dwukrotnie, bo dzisiaj pierwsza nitka Nord Stream to około 50 miliardów metrów sześciennych gazu eksportowanego do Unii Europejskiej, a za chwilę będzie to już 100 miliardów, czyli ponad 1/3 całości gazu, który importuje Europa. Więc warto zauważyć, że to nie jest żaden nowy gaz rosyjski, że on w tej chwili po prostu płynie przez Ukrainę. Nie będzie płynął przez Ukrainę, tylko popłynie górą, ale nowego gazu w Europie nie będzie. Dokładnie tak. Ja myślę, że nasi sąsiedzi nie mają świadomości tych zagrożeń, które są związane z taką dominacją rosyjską na rynku energetycznym europejskim, bo nigdy nie doświadczyli tutaj żadnych problemów z tym związanych. My te kwestie bardzo dobrze znamy z autopsji. Myśmy to przeżyli, kiedy w okresie chłodów Rosjanie zakręcili nam kurek lub podawali gaz bardzo złej jakości, który nie można było, przyjąć do naszego systemu. No to pytanie jest takie, czy jesteśmy w stanie rozszerzyć naszą bezpieczeństwo energetyczne na kraje regionu, czy też zostaną one odcięte od gazu rosyjskiego, no i pozbawione dopływu energii? Panie doktorze, taka prosta kalkulacja tych źródeł dostępu do gazu i naszego zużycia pozwala twierdząco odpowiedzieć na to pytanie. Tak, Polska może stać się takim hubem gazowym dla naszej części Europy. Myślimy tutaj o całym Trójmorzu, o całej dwunastce krajów. Możemy pełnić taką rolę, dostarczać ten gaz nie tylko na potrzeby polskiego przemysłu, polskich gospodarstw domowych, ale także dostarczać błękitne paliwo naszym sojusznikom, naszym przyjaciołom, krajom Grupy Wyszehradzkiej i całego Trójmorza.
i całego Trójmorza. Ukrainę tutaj trzeba w to włączyć. Ona nie jest w tych strukturach całkiem, bo są przeznaczone dla krajów, które są w Unii Europejskiej i w NATO, a Ukraina jeszcze nie jest, ale jej bezpieczeństwo jest bardzo dla nas istotne. Oczywiście tak. Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych, republikanin, przynajmniej partyjnie, i był naszym gościem. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie, tym razem przez Skype'a. Potrójne Espresso, Krzysztof Mróz, Prawo i Sprawiedliwość, Marek Balt, europoseł Nowej Lewicy, i Jerzy Wcisła, senator Platformy Obywatelskiej, będą naszymi gośćmi już za moment.